Dzień dobry, moi mili. Witajcie na kolejnym filmie, na kolejnym poranku. Jest 0 minus 1 stopnia, moi mili. Także nie jest, znaczy powiem tak, no nie jest zimno, nie? Zima to dla mnie jest od tak minus 10 stopnia, nie? Ale jest piękna pogoda po to, żeby wyjść na spacer. No ja już zrobiłem dzisiaj 7 tysięcy kroków. Co wam polecam w takiej pogodzie? Jeśli biegacie, okej, fajnie, wszystko pięknie, ale jeśli nie, to wychodźcie na spacer o tak wcześniej porze, gdyż nie wiem, czy broda chyba mi nie zamarzła, ale coś tam jeszcze mówię. Wychodźcie na spacery. Uważajcie, bo jest ślisko. Dobry? No czekam na wschód słońca. Jak widzicie, możecie sobie pobiegać. Ja niedługo zacznę, bo moich perypetiach z kręgosłupem już mogę. Powolutku do przodu. Moi mili, zobaczcie. Za mną jest wschód słońca, ale niestety, moi mili, nie wyświetli nam tak, jak chcieliśmy. Będzie czyste niebo. Teraz dopiero napływają, spójrzcie, napływają chmury, ale to jest od drugiej strony, dlatego aparat, moi mili, ustawiłem, no, można by powiedzieć, na południowy zachód, by zrobić zdjęcia. A dzisiaj będzie tak, będzie kolejny vlog z krajobrazu, ale jak tak będzie taki piękny słoneczny dzień, to pójdziemy do ogrodu botanicznego, moi mili, i zrobimy zdjęcia z ręki. Słuchajcie, Lumix już mi się uspał. Mam parę ciekawych jeszcze już kadrów z rana, bo chmury są ciekawe, dlatego nie traćmy czasu i będziemy robić zdjęcia. Dobrze, ja was przestawiam i robimy zdjęcia. Dobrze, poczekamy, aż pan przejdzie. Aha, kadr jest, jak widzicie, chmury tam są. Mam nadzieję, że wyświetlą zaraz od wschodu, wyświetlą nam te chmury na jakiś kolor, zobaczymy. A jak nie, no to i tak są ciekawe, nie? Tu mamy brzozę, jeszcze trochę na niej liści jest. Tu mamy mostek, tu mamy jezioro i w tle są jeszcze brzozy. Dlatego, moi mili, zrobimy zdjęcie w ten sposób, że panoramę z dwóch zdjęć, tak? Wykadrujemy sobie w ten sposób i strzelimy jedno zdjęcie na... Czekajcie, wyłączyłem... Aha, bo on się uspał. Zdjąłem rękawiczki, żeby było mi zimno, ale nie, mam dotykowy ekran, więc tak zostawię. Pierwsze zdjęcie kadrujemy tutaj. Zresztą już wiecie, jak kadruję, nie? To jest takie fajne, że ten mostek kieruje nas w tą stronę. Z tyłu mamy jakieś większe drzewo i tu mamy tą brzozę. I dlatego zrobimy dwa zdjęcia, żeby odjąć to w całości. Słuchajcie, mostek. Zobaczymy, tu w tle mamy jeszcze te brzozy, chmury się rozchodzą, zobaczymy, co będzie dalej, ale to zdjęcie z tymi chmurami mam, zresztą zobaczcie, no coś tam jest, zresztą zrobiłem wcześniej, słuchajcie, parę kadrów, chmury były trochę ciekawsze, dlatego tak wybierzemy coś, nie? Teraz się rozchodzą, no nieładnie, dobrze, mamy pierwszy kadr, zatem teraz przestawiamy lekko aparat, tak żeby objąć tą brzozę tutaj i kadrujemy na brzozę. Jak widzicie, troszkę zmieniłem ustawienia, gdyż niebo jest jakie jest, nie chcę aż takie, żeby było może tak bardzo ostre, dlatego ustawiłem przesłonę 7.1, to nam daje 1,25 sekundy ISO 160, jak zwykle. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy fajny zakres tonalny. Będzie fajnie. Dobrze, moi mili, jeśli to zdjęcie mi wyszło i nadaje się do publikacji, to zapraszam na nie teraz.
Moi drodzy, kadry zmieniają się co chwilę. No tak jest z fotografią przyrody, z fotografią krajobrazu. Jak widzicie, teraz lekko chmurki napływają, zatem ustawiłem się na mostku i ustawiłem się na wschód słońca. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Te chmury, które tutaj są, jak robiliśmy wcześniejszy kadr na tym mostku, moi drodzy, przechodzą nam w tą stronę. Zobaczymy, zobaczymy. Moi drodzy, kadr ustawiłem w ten sposób, że czekajcie, ściągnę rękawiczki, gdyż jest mega zimno. Słuchajcie, kadr ustawiłem, odpalmy sobie sprzęta. Myślałem, że bardziej napłyną, ale dobra, kadr ustawiłem w ten sposób. Tu mamy brzozę, tu jest wyspa, taka w Myślęcinku, tu mamy drzewo i to się nam ładnie kadruje, gdyż z tej strony nam wypływa ten strumień stąd. Prawda, że pięknie? I moi mili, zobaczymy, czy nam w ogóle coś wyjdzie z tego, tak? Czy mamy ustawione na ten? Nie mamy ustawione, mamy teraz ustawione. Moi mili, jak widzicie, tutaj fajnie wypływa ten strumień. Tu mamy tą brzozę, a tutaj mamy z tej strony te gałęzie drzewa. Dlaczego tak zrobiłem? Gdyż chcę wypełnić ten kadr elementami, bo tutaj mamy dużo drzew, dużo trzcinowisk i tak dalej, więc trzeba to pokładać w jakąś harmonię. Zresztą zobaczcie, tutaj mamy zakręt taki w S. Tutaj. Tak, to nam się wszystko wyjdzie. Ale tutaj zrobimy, słuchajcie, kilka zdjęć, gdyż, jak widzicie, światło już nam... Ten wschód słońca już nam... O, chmury poszły. Dobra, nieważne. Zobaczymy, co nam się uda zrobić. Ja zrobiłem wcześniej parę zdjęć, więc może będzie dobre. Kadrujemy w 1/3 kadru. Dobrze, jak widzicie, oj, totalnie niebo przyświetlone. Zmniejszmy sobie czas naświetlania do 1/13 sekundy. Zobaczymy, co wyjdzie. W 1/3 kadru F7.1 ISO 160. Jak widzicie, dół mamy elegancko. Teraz zajmijmy się niebem. Weźmy sobie 1/40 sekundy. Też ostrość na 1/3 kadru. Widzicie, już nie jest tak źle. Jakieś tam chmurki się pojawiły, ale zmniejszmy sobie czas do 1/100. Zobaczymy, co wtedy wyjdzie, co? F7.1. O! Całkiem ciekawie nam to niebo wyszło, spójrzcie. Ja jeszcze poczekam chwilkę. Może więcej chmur napłynie na wschód słońca, ale i może zrobię parę zdjęć jeszcze, ale jeśli to zdjęcie wyszło i zrobię kolejne żurawie? Kurna, dziwne, ale dużo kruków lata jest. No, kruki to zimowe, przecież ptaki, nie? Jeśli to zdjęcie się uda, zapraszam na nie teraz. A następnie idziemy do Ogrodu Botanicznego, moi mili, który znajduje się tam. Ta ścieżka prowadzi do ogrodu i wtedy zrobimy jakieś zdjęcia z ręki. No nic, ja ładuję DJI, bo jest zimno i trochę kilometrów przeszedłem, także baterie no niestety nie trzyma. Aha, trzymajcie baterie na sercu albo gdzieś przy ciele. Ciało ma 36 stopni, także nam cały czas podgrzewa. Dobrze. Wracając do tematu, jeśli udało się to zdjęcie, to zapraszam na nie teraz. I idziemy dalej. Wiecie co? Zmarzły mi ręce, pomimo tego, że mam mocne rękawiczki, ale wiecie, jak to jest, jak trzymacie w jednym miejscu stale, no kontroler trzymałem od drona, moi mini, ale wystartowałem chyba w odpowiednim momencie. No niebo na niebie, nie ma chmur, ale wiecie, jak to jest, nie? Jeśli z jednej strony macie słońce, a z drugiej strony macie ścianę lasu, jakieś zostające drzewa, no to tak pięknie nam położyło to słońce się na tych drzewach. Zresztą
No ja jestem pod wrażeniem, że tym razem no, mi się udało. Mam parę kadrów z drona i filmiki z drona. Zobaczcie, jak wygląda przyroda w ogóle z tej wysokości. No, wybaczcie moje podniecenie, ale udało mi się coś, gdzie myślałem, że dzień nie będzie taki, jaki myślałem. Zapraszam na ujęcia z drona i na końcu tych ujęć pokażę Wam zdjęcia panoramiczne z góry naszego pięknego parku, największego w Polsce parku miejskiego. No, tak. A potem, słuchajcie, odwrócę Was i zajmiemy się tym kadrem, zobaczcie. Tutaj mam lasek taki. I tu jest tabliczka, nie będzie przeszkadzać, ale dobra, wytniemy i mamy schody. Zobaczymy, co wyjdzie. Dobrze, moi mili Państwo, drodzy, dalej nie będziemy szli, bo wracam do domu, gdyż muszę pomóc Paulinie, gdy obrodziły, znaczy ooteka wyszła mogliszki patyczakowej, dlatego pomogę ją przełożyć, ale jestem zadowolony z kadrów, mam trochę do domu dojścia, 7000 kroków, drugie 14000, słuchajcie, godzina 8 rano. Pięknie. Czego chcieć więcej? Zapraszam Was na ten filmik i na zdjęcia z drona, a za chwilę ostatni kadr zrobimy. OK. Dobrze,
no face detected. Okej, bardzo dobrze. Robimy ostatnie zdjęcie, słuchajcie. Mili Państwo, tutaj jest aparat. Sobie go wezmę, będziemy robić z ręki aparat. I tutaj mam, żebym nie wpadł do tych sadzawek tutaj, nie? Będziemy robić z ręki. Dlaczego tu mi się wyłącza zawsze? Jak widzicie, będziemy robić z ręki. Mamy piękny kadr tych schodów. Troszkę mi przeszkadza to niebo, ale zrobimy sobie dwa kadry. Pierwszy tutaj. Włączyłem elektroniczną migawkę, bo będzie mi łatwiej. I teraz tak, ustawiamy wiadomo ostrość. Jest na środek. Jedno zdjęcie. I teraz chciałbym ten dół tutaj złapać, tak? I robimy drugie zdjęcie. Będzie ostre, chociaż nie wiem, czy... O, tak będzie lepiej się ustawić, zobaczcie, tak? I pójdziemy do góry tym zdjęciem. Ta tabliczka mnie troszkę irytuje, ale chyba się jej pozbędziemy. Dobrze, więc poprawimy kadr, słuchajcie. Pierwsze zdjęcie. Podniesiemy do góry te schody, niech sobie tam gdzieś idą. O, tak podniesiemy do góry. Słuchajcie, no nie jest na statywie, więc dwoma rękoma trzymam. Już mi wszystko trzęsie się, boli. I przepaliliśmy górę, ale dobra, górą się nie zajmujemy, będziemy kadrować to w jakiś tam fajny sposób. Dobrze, już sprawdzałem. Zdjęcie mam ostre. Połączymy te zdjęcia. Zawsze chciałem zdjęcie tych schodów zrobić, moi mili. I się udało. Zobaczcie, że tak się kręcę, ale starałem się ustawić, żeby było widoczne moja bruda ta morda. Okej, okay. Dalej nie idziemy. Paulina znowu dzwoniła, słuchajcie, uciekają chłopy z wylęgarki. Pewnie małą dziurkę znaleźli. Także ja wracam szybko do domu, muszę pomóc je przełożyć modliszki. A Was zapraszam na to zdjęcie. Fajnie, nie? Fajnie, nie? Jeszcze raz powtórzę. Wychodzić na zdjęcia. I teraz na końcu filmu dopiero powiem, żebyście zasubskrybowali ten kanał, dali lajka, jeśli Wam się podoba, bo jeśli nie dotrwaliście do tej pory, znaczy, że Wam się nie podoba. Dobrze. Dobrze. Podobało się? Mam nadzieję, że tak. Mili Państwo, zatem kolejny wypad fotograficzny mamy za sobą. Paulina znowu dzwoniła, więc szybko muszę wracać, bo jej modliszki uciekają z wylęgarki. Prawdopodobnie wiem dlaczego. Popas spórka klasa. Jakby ktoś chciał się zainteresować modliszka patyczakowa, bardzo fajna, będzie niedługo na sklepie, ale to dobra, nie ten kanał. Jeśli Wam się podoba takie filmy, taka forma przekazu i tak dalej, to zapraszam do zostawienia łapy w górę, zasubskrybowania kanału. Jeśli jeszcze tu jest, trafiłeś tu przypadkiem, nie masz zasubskrybowanego, z dzwonkiem. I co? Ja pędzę do domu pomóc Paulinie i widzimy się za tydzień na kolejnym filmie. Trzymajcie się. Z brodatym pozdrowieniem. Bez odbioru. Pa!